Cześć, z tej strony Michał, przed nami kolejny odcinek Tego jeszcze nie jadłem, a w dzisiejszym odcinku przygotujemy wegańskie, proteinowe racuchy. Przepis przesłała nam Jola, dzięki, a jeżeli Ty masz jakiś fajny przepis, pisz do mnie śmiało na Instagramie, który podlinkuję tutaj. I wrzucimy Twój przepis na kanał. Jestem bardzo ciekawy tego przepisu. Ogólnie średnio przepadam tak zazwyczaj za białkami roślinnymi. Zazwyczaj ten smak czuć dominuje w przepisie. A tutaj podobno są bardzo smaczne. Nie czuć tego białka roślinnego. Zobaczymy, jak będzie smakować. Jeżeli chodzi o bazę, to są płatki owsiane. Jedna szklanka, tutaj jest 100 gramów. Zważyłem to dokładnie. Białko roślinne, tutaj mamy białko z ryżu 80%. Tutaj jest 30 gramów, 1/4 szklanki, łyżeczka sody oczyszczonej, jeden banan, jedna szklanka mleka roślinnego, w przepisie było mleko migdałowe, miałem akurat do migdałowe ryżowe, mam nadzieję, że też będzie dobre. Jeżeli chodzi o topping, to mamy tutaj syrop klonowy i damy troszeczkę naszej pasty z orzechów ziemnych. A to wszystko sobie usmażymy na oleju kokosowym, jestem bardzo ciekawy, co nam wyjdzie. Olej kokosowy nam się powoli nagrzewa, a ja Wam przypomnę w międzyczasie o rozdaniu. Mam dla Was takie jedno opakowanie prawdziwego białka ryżowego ekologicznego 80%. Piszcie proszę w komentarzach, do czego używacie białka roślinne. W najbliższy poniedziałek wybiorę jedną osobę, która otrzyma kupon do naszego sklepu na takie białko. Ok, jeszcze przy okazji przypomnę, że to jest program Tego jeszcze nie jadłem, także robię przepisy, których nigdy wcześniej nie przygotowywałem, żeby pokazać Wam, że gotowanie to nic trudnego i że każdy może eksperymentować w kuchni. Przy okazji przypomnę, nie jestem mistrzem racuchów, bardzo często mi nie wychodzą, jestem strasznym fajtłapą, jeżeli chodzi o takie smażenie ciast, więc wybaczcie, jeżeli coś pójdzie nie tak. Ciasto jest dość gęste. Bądźcie ze mną. Może zrobię dwa mniejsze na początek. Racuchy nam trochę urosły, teraz najcięższa rzecz przede mną, obrócimy, uwaga, uda się czy nie uda? Idealny, kurczę. Powiem Wam, że jak na moje zdolności robienia racuchów wyszło, że jeszcze drugi nam został. Za wcześnie się pochwaliłem chyba. 3, 4. Okej. Bardzo ładnie, do następnej porcji będę musiał dołożyć troszeczkę oleju, ale wygląda na to, że jest okej. Zobaczymy, jak będą smakować. 5 minut smażenia za nami, jak widzicie nie wyszło tak tragicznie, wyszło nam 1, 2, 3, 6 takich racuchów, także podejrzewam, że jest to porcja na kolację dla dwóch osób. Jestem bardzo ciekawy, jak smakują, nie mogę się doczekać. Poleję sobie naszą pastą z orzechów ziemnych. Wyszło jakiś klops, ale okej. Okay. Michał, trzeba to poprawić. Nic nie trzeba poprawiać, jeszcze troszkę syropu klonowego. Okej. Pozwolicie, że sobie zrobię tylko zdjęcie jeszcze szybciutkie. Co się śmiejesz? Bardzo ładne wyszło. Super są. A teraz najważniejsze, czas spróbować, co nam wyszło. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Wybaczcie tego klopsa, ale to żebyście wiedzieli, że u nas jest, nie ma nic reżyserowanego. Najważniejsze, muszę spróbować samego racucha, bo o to chodzi najbardziej. Kurczę, powiem Wam, że w ogóle nie czuję tego białka ryżowego, za którym średnio przepadam. Racuchy są, powiedziałbym, wybitne. Z ręką na sercu polecam, jeżeli feeling Wam się podobał, nie wliczając tego klopsa, dajcie Wam proszę łapkę w górę, dla mnie to będzie sygnał, żeby nagrywać więcej takich materiałów, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie też o subskrybowaniu.
Dzięki, że oglądaliście do końca. Cześć.